Dzisiaj spotykamy się na jubileuszu 150-lecia 5. Liceum Ogólnokształcącego. W kulminacyjnym punkcie to jest gali jubileuszowej, która ma miejsce w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Na 150-lecie przychodzą absolwenci tak naprawdę z każdego rocznika, którzy kończyli nasze liceum. Jest nam niezmiernie miło na ich gościć. Bardzo się cieszymy, że aż tak licznie przybywają absolwenci i przyjaciele 5. liceum. Jesteśmy szczęśliwi również z młodzieżą, bo młodych ludzi też tutaj jest bardzo wiele, uczniów, którzy pomagają nam w organizacji, i za to wszystko wszystkim organizatorom chciałabym złożyć serdeczne podziękowania. 5. liceum jest jednym z dwóch najlepszych liceów w Krakowie. To jest szkoła, która kształci elity intelektualne, tych, którzy potem pracują dla Krakowa, ale nie tylko dla Krakowa, bo ci ludzie też idą w świat i sławią imię Krakowa. To naprawdę szkoła, która jest warta polecenia, aczkolwiek mam świadomość, że ciężko się do niej dostać i ciężko przez nią przebrnąć. Szkołę skończyły już 3 moje pokolenia. To znaczy ja, wszystkie moje dzieci, a aktualnie wnuki. Bardzo ważnym jest, żeby z okazji takiego podniosłego jubileuszu odbyło się coś spektakularnego. Mam nadzieję, że to się uda, bo dopiero wchodzimy na salę. Proszę o wprowadzenie sztandaru naszej szkoły. Zaraz, zaraz, jak to szło? Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania, kilka słów, Pitagoras, bądźcie. Do widzenia wam, canto cantare. Oj, 150 lat. A to ci historia.
1 września 1871 roku cesarz Franciszek Józef I pod sążnistym wnioskiem cesarsko-królewskiego ministra wyznań religijnych i nauki napisał: zatwierdzam założenie 6-klasowej pełnej średniej szkoły realnej w Krakowie z polskim językiem wykładowym. I tak powstanie cesarsko-królewskiej pierwszej wyższej szkoły realnej stało się faktem. Jak to przy takich okazjach bywa, realizacja decyzji Najjaśniejszego Pana nie była łatwa. Brakowało nauczycieli. Tymczasową siedzibą nowej szkoły był budynek przy ulicy Olszewskiego. Prowizorka trwała ponad 20 lat, kiedy to szkoła mogła się przeprowadzić do własnego, nowoczesnego budynku zaprojektowanego przez Stanisława Ciechanowskiego. W 1894 roku, po 2 latach budowy, uczniowie i nauczyciele mogli zacząć korzystać z nowoczesnych klas i pracowni. Życie towarzyskie uczniów nie należało do najłatwiejszych. Odwiedzanie wszelkich miejsc publicznych, jako to restauracji, piwiarni, kawiarni, cukierni, kasynów, kręgielni i tym podobnych, uczniom bezwarunkowo jest wzbronione, grzmiało rozporządzenie CK ministerstwa. W pierwszej klasie, kiedy odwołano nam lekcję niemieckiego, z tą klasą postanowiliśmy wyjść ze szkoły, może trochę półlegalnie, i pójść do coś zjeść. No i wyszliśmy, ale niestety jedna osoba została, wykruszyła się z grupy. To była taka osoba trochę, jakby powiedzieć, za bardzo zawzięta na naukę i została w szkole. Więc my wyszliśmy, już jemy, cieszymy się i nagle dostajemy wiadomość o tym, że pani profesor jednak przyszła i jednak jest w szkole. Jest strasznie wkurzona, że nikogo nie ma oprócz tej jednej dziewczyny. I zaczęła się pytać tej dziewczyny, dlaczego nas nie ma. A ta niestety nie wykazała się braterską duszą i wydała nas wszystkich, że byliśmy na wagarach. I trzeba było z rynku głównego wracać tutaj i tłumaczyć się pani, przepraszać ją. Później niestety było trochę nieprzyjemnie, ale myślę, że wybaczyła nam już do tej drugiej klasy. Nauczyciele zakładu często wywodzili się z grona wykładowców i uczonych Uniwersytetu Jagiellońskiego, co zapewniało uczniom najwyższy poziom nauczania i szerokie spektrum wykładanych przedmiotów. Oprócz obowiązkowych dla wszystkich galicyjskich szkół przedmiotów, uczniowie mogli zgłębiać tajniki tak nowoczesnych w tamtym czasie dyscyplin wiedzy, jak elektrotechnika, nafciarstwo czy inżynieria komunikacyjna. Nic więc dziwnego, że mury budynku przy ulicy Studenckiej opuszczali tak sławni później absolwenci, jak wybitny architekt Teodor Talowski, twórca browaru okocim Jan Albin Goetz czy Józef Beck, legionista, minister spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej. W szkole zaczęła działać drużyna skautowa, a jednym z absolwentów zakładu był twórca polskiego harcerstwa Andrzej Małkowski. Pierwsza wojna światowa przyniosła rozpad monarchii austro-węgierskiej. Wielu uczniów najstarszych klas i nauczycieli zostało powołanych do wojska, wstępowało do legionów. Szkolne kroniki z dumą informowały o odznaczeniach zdobytych w boju. Niestety nie zabrakło też nekrologów. Dla pozostałych w szkole polecano z dojrzałą młodzieżą szkolną odbywać ćwiczenia militarne. Zaś obowiązani do służby wojskowej dopuszczeni byli do wcześniejszego egzaminu dojrzałości. Niestety normalną działalność szkoły zakłóciło urządzenie przez Austriaków w jej budynku szpitala dla coraz liczniejszych rannych żołnierzy. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
zakład przemianowano na Państwową Pierwszą Szkołę Realną w Krakowie, by po 3 latach, w 1921, zmienić jej profil i nazwę na 8 Państwowe Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze imienia Augusta Witkowskiego. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1937 roku, kiedy to minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego powołał 8 Państwowe Liceum i Gimnazjum. W szkole mieściło się bowiem 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum o profilu matematycznym. Zmienił się też adres. Ulicę Studencką przemianowano na Pierackiego. Młodzież wychowywano w duchu patriotycznym. O wysokim poziomie nauczania świadczy choćby fakt, że absolwenci byli przyjmowani bez egzaminów, na przykład na Politechnikę Lwowską. Wśród nauczycieli znajdowały się tak wybitne postaci, jak choćby Bogusław Wallek-Walewski, wybitny kompozytor i dyrygent. Szkoła szczyciła się rozlicznymi zajęciami pozalekcyjnymi, co wtedy nie było taką oczywistością jak dziś. Uczniowie jeździli na wycieczki, sami też zbudowali małą flotyllę kajaków, którymi pływali po Wiśle. W naszej szkole obecnie funkcjonuje bardzo dużo różnych, na przykład kół tematycznych, podejmowane jest wiele aktywności. Można zaangażować się zarówno w rzeczy o tematyce humanistycznej, tak jak i też dla klas matematycznych jest wiele zajęć, które są organizowane specjalnie pod specyfikę tych profili. Istnieją koła na przykład debatanckie, co jest bardzo ciekawą opcją. Na to uczęszcza wiele osób. Można rozwijać swoje pasje na różnych kółkach przygotowujących do olimpiad. Mamy kółko teatralne i dodatkowe zajęcia z języków, więc wydaje mi się, że bardzo przyjemna szkoła, ogólnie przyjazna dla każdego ucznia. We wrześniu 1939 uczniowie nie powrócili do swojego ukochanego zakładu. Niemcy zamienili budynek na magazyn. Z trudem udało się ukryć szkolny sztandar. W listopadzie hitlerowcy zorganizowali tzw. drugą Sonderaktion Krakau, którą objęli licznych profesorów krakowskich gimnazjów i liceów. Najpierw osadzono ich w więzieniu przy ulicy Montelupich. Potem przewieziono do ciężkiego więzienia w Nowym Wiśniczu. Część nauczycieli, w tym ostatniego przedwojennego dyrektora szkoły, Edwarda Pawłowskiego, zwolniono w grudniu. Większość kadry nauczycielskiej podczas okupacji aktywnie uczestniczyło w tajnym nauczaniu. Wraz z uczniami zapisali też piękne karty w historii konspiracji. Nadszedł styczeń 1945. Przedwojenni nauczyciele wraz z niestrudzonym dyrektorem Pawłowskim od razu podjęli się reaktywacji szkoły. Nie można było wrócić do starego budynku, w którym nadal funkcjonowały magazyny, tym razem rosyjskie. Po krótkiej tułaczce nastąpił powrót do starej siedziby. Nauczyciele i uczniowie wspólnie przenosili z krakowskiego Kazimierza ławki i pomoce naukowe. Jeszcze tylko kolejna zmiana nazwy ulicy z Pierackiego na Świerczewskiego. Dziś znów Studencka. I ostatnia, mamy nadzieję, zmiana nazwy. Od 1953 roku mamy już 5. liceum ogólnokształcące imienia Augusta Witkowskiego, który z wiszącego w szkole portretu przypomina kolejnym pokoleniom uczniów i nauczycieli, że dużo wiedzieć jest rzeczą piękną, ale nierównie ważniejsze jest umieć dowiedzieć się czegoś.
szczęśliwy jestem, że to moja szkoła. 5 lat chodziłem, ale najwyższe, wszystko co osiągnąłem w życiu dorosłym, to jest zasługa tego liceum. Wydaje mi się, że start po tym liceum jest pewny. I to nie teraz, tylko od lat, bo z naszego rocznika wszyscy dostali się na wyższe studia. Matura 1991 to był okres przełomowy między komunizmem a niekomunizmem. I muszę powiedzieć, że ta szkoła też była wtedy przełomowa, tak jak jest teraz. To, co było najważniejsze, co dała mi piątka, to umiejętność podążania własną drogą i życia z pasją. Państwo, nazywam się Jakub Kosiniak. Maturę w naszym zakładzie zdawałem w roku 1979. Mój Boże, ładnych parę lat. Uściśle, nie zdawałem, ale zdałem, gdyż byłem pilnym uczniem i dzięki temu mam zaszczyt stać tutaj przed Państwem. Brawa dla kolegi, brawa, brawa. A ja nazywam się Magdalena Wadowska, a jestem tutaj dlatego, że kończyłam również piątkę. Chodziłam do klasy 4C, sala 36. Najpiękniejszy widok z okna na ogród Ojców Kapucynów. Szanowni Państwo, pora zaprosić na scenę pana dyrektora 5. Liceum Ogólnokształcącego Stanisława Pietrasa w towarzystwie gościa niespodzianki. Wow, co to będzie? Witamy Państwa serdecznie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo miło po raz wtóry zatańczyć z panem dyrektorem Poloneza. Pierwszy raz był podczas studniówki, co być może zostało odebrane przez moich rówieśników jako maleńki obciach. Ale jestem bardzo wdzięczna panu dyrektorowi i myślę, że wielu z nas mnie w tym wesprze za to, że swoją otwartością i przychylnością umożliwił mi i innym uczniom podążanie za własnymi pasjami, co wiązało się czasem z nieobecnością w szkole. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Nie należy się tak bać tej szkoły, która ma właśnie taką renomę wyścigu szczurów. Atmosfera jest bardzo fajna, nauczyciele są bardzo pomocni i bardzo dobrze uczą. To jest bardzo fajne, że uczniowie mogą raczej startować w olimpiadach, niż skupiać się tylko na normalnej nauce i na przedmiotach, których nie tak bardzo lubią, dlatego że dzięki temu mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a nie tylko to, co tak naprawdę każe im podstawa programowa. Ja prowadziłam drużynę przez cały czas trwania liceum, harcerską. Chodziłam po górach i właściwie nie chodziłam do szkoły i nikt mnie za to nie wyrzucił, nikt mnie za to nie ukarał i uważam, że to było najlepsze doświadczenie, jakie miałam w tym liceum. Proszę Państwa, stojąca obok mnie przed chwilą Alicja, to był taki moment, kiedy zacząłem wierzyć w to, że marzenia mogą się realizować.
ukrop taki jak dzisiaj. Przyszli do mnie dwaj uczniowie, mówią, że panie dyrektorze, po przeciwnej stronie ulicy na krawężniku siedzi taka starsza pani, widać, że jest bardzo zmęczona, i mówię, no to dawajcie panią do mnie do gabinetu, napoimy. I okazało się, że ta pani była jedną z wysłanniczek Andrzeja Wajdy i patrzyła przed szkołami na osoby, które mogłyby spełniać te warunki na ZOS-ie. I wtedy sobie pomyślałem, kurczę blade, jakby to fajnie było, gdyby ta Zosia od pana Tadeusza Wajdy to była nasza uczennica. I to się zrealizowało. I ja zacząłem wierzyć w tak zwane marzenia dyrektora. W naszej szkole, poza bardzo mądrymi uczniami, którzy rokują na przyszłość w różnych obszarach naukowych, mamy potężną liczbę wybitnych naprawdę muzyków. Dla przybliżenia, jeden z nich to na przykład Marcin Koziak, wybitny pianista, finalista konkursu Chopinowskiego. No i taki stary fortepian, no bardziej to można forteklapą nazwać. No i znowu dzięki panu prezydentowi spełniło się to moje marzenie, że mam koncertowy fortepian. Dzieci moi kochani uczniowie mogą po prostu naprawdę wykonywać no, muzykę na właściwym poziomie. Cieszymy się z tego przeogromnie. Też mogą sobie ćwiczyć na nim, jak nie mają możliwości takich w domu, czy są w internatach i tak dalej, i tak dalej. Marzenie kolejne. Spotkać rzeszę super sympatycznych, mądrych, pracowitych nauczycieli. Spotkać świetnych ludzi i pracować z nimi w obszarze administracji. Myślę, że no mam, jestem fuksiarzem, no mam szczęście do dobierania sobie do tych osób, które chcą tworzyć to, co nazywamy tym piątym liceum ogólnokształcącym. Bez państwa energii, zaangażowania, kolosalnej pracy nigdy nie bylibyśmy w tej pozycji, w jakiej jesteśmy. Bez państwa to moje marzenie, żeby ta szkoła stała się jedną z najlepszych szkół w Polsce, nie byłoby wykonalne. Udało się. Dziękuję. Pamiętam tą kartkówkę naszego jednych z pierwszych dni, jak mieliśmy którąś tam z pierwszych lekcji matematyki i przerabialiśmy wtedy bardzo dla nas ciężki dział, którego w podstawówce nie spotkaliśmy się z nim. I no, była to logika. Profesor wymyślił sobie tak, że dwie lekcje wystarczają na przyswojenie sobie tego, jakżeby to powiedzieć, ciekawego materiału. No i na trzeciej lekcji zrobił nam pamiętną kartkówkę. Wszyscy byli zszokowani, załamani. To były pierwsze złe oceny no, w naszej pierwszej klasie. Nauczyciele tak straszą kartkówkami, odpowiedziami. Później to w sumie się już uspokaja i wystarczy rzetelnie pracować, odrabiać te prace domowe i tak uczyć się mniej więcej z lekcji na lekcję. Trzeba znać swoje priorytety, no nie? Trzeba wiedzieć, czego się chce i do czego się uczyć i przygotować się dobrze do matury. Bez problemu, wszystko wyjdzie. No i wreszcie, proszę państwa, to, co no, stanowi jakby clue tego wszystkiego, czyli uczniowie, tak? Wspaniali młodzi ludzie, naprawdę otwarci, chcący pracować, dający nam ogromną radość z tego, z tej naszej pracy. Bo my widzimy sens tej pracy poprzez ich wyniki. Ten wysiłek nie idzie na marne, więc to my wchodzimy do szkoły z poczuciem, że jesteśmy coś mądrego, sensownego w stanie zrobić. Wychodzimy z zajęć, wiedząc, że czegośmy dokonali sensownego. I za to tym moim kochanym uczniom przez no to już 30 lat, bo to 40, bo to 40, bo 30 dyrektorowania, 10 jeszcze uczyłem, także tym wielu pokoleniom serdecznie dziękuję. Dziękuję też absolwentom za to, że mogłem się od państwa tej szkoły uczyć, poznawać, jaki jest jej charakter, próbować podtrzymać pewne stany, które tworzą coś niezwykłego, czym jest to piąte liceum ogólnokształcące, bo to jest naprawdę niezwykła szkoła, ale właśnie tworzona przez nauczycieli, przez wiele, wiele, 150 lat to się odbywa, tak?
Na początku to były nic ponie okropne, bo to był nowy typ szkoły, więc to towarzystwo przychodziło tak z podciemnej gwiazdy, ale dzięki nauczycielom bardzo szybko ten poziom został osiągnięty, jak Pan Bóg przykazał. Mogę powiedzieć, proszę Państwa, o tym moim kochanym liceum. Pamiętam, że wtedy był taki właściwie obyczaj, że nosiło się tak zwane czapki akademickie. Nie wiem, czy Państwo takie, tak mniej więcej podobne do tych, jakich policjanci amerykańscy noszą. I drugą rzeczą obowiązkową to była tarcza, symbolizująca określone liceum. I zawsze portier stał i nas sprawdzał. Czasami wychodził dyrektor potoczek. Myśmy te tarcze mieli w ten sposób skonstruowane, że one były na gumce. A czapka miała daszek złamany, żeby można było ją schować do aktówki. Nie musimy chodzić w mundurkach. Właśnie jedyne, co mamy takiego wymagającego, no to trzeba być schludnie ubranym do szkoły, no ale to jest rzecz, która powinna być w każdej szkole według mnie, więc to nie jest nic dziwnego. Wydaje mi się, że szkoła jest taka jak każda inna. A ja poproszę na scenę pana prezydenta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. Panie prezydencie, oddaję pana dyrektora w pańskie ręce. Zaraz do tego wrócimy. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o pozycjonowaniu jakiegoś miasta, to bierzemy pod uwagę z reguły jakość i ilość wyższych uczelni, na ogół nie zastanawiając się nad uczelniami średnimi. To jest bardzo duży błąd, albowiem to właśnie te szkoły powodują, że te wyższe uczelnie mają znakomitych absolwentów i znakomitych studentów, nie mówiąc już o pracownikach. Jeżeli popatrzycie Państwo na rankingi Perspektyw, Newsweeka, Rzeczypospolitej, to piątka zawsze jest na czele. To tutaj Państwo jesteście tymi, którzy tworzą nie tylko Kraków, nie tylko Polskę, ale także i funkcjonują zupełnie dobrze za granicą. To Państwo jesteście tymi, dzięki którym Kraków jest takim miastem, jakim jest. Dzięki Waszym staraniom i kadry nauczycielskiej to ta szkoła ma takie miejsce. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, nie robić z tego takiej wielkiej akademii, chciałbym na ręce pana dyrektora przekazać dla szkoły odznakę za zasługi dla Krakowa, bo naprawdę jest to warte. Wracamy do słowa mówionego. Profesor Adam Rotfeld-Piątkowicz. Panie dyrektorze, szanowni państwo, pozwólcie państwo, że przedstawię swoje uwagi zdalnie. Moja pamięć z pierwszego roku szkolnego w piątym liceum Augusta Witkowskiego w Krakowie ma barwy szare i nacechowane trwogą. Z pewnością nie są to wspomnienia radosne. By zrozumieć, co mam na myśli, wystarczy, że przypomnę spis uroczystości i wydarzeń, w których brała młodzież w pierwszym roku nauki na przełomie 51 i 1952 roku. Zebranie wyborcze Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, akademia poświęcona sprawozdaniu delegata na zlot młodych bojowników o pokój, zobowiązania z okazji 34. rocznicy rewolucji październikowej. W grudniu akademia z okazji 72. rocznicy
urodzin Józefa Stalina. Proszę o wyrozumiałość. Nie będę przytaczał całej listy tych historycznych wydarzeń, świąt i akademii, których łącznie było 28. W kioskach obok Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego były też wystawione pisma radzieckie, Prawda i Izwestia. Pamiętam z tamtych czasów odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze, czym różni się prawda od Izwestii? Tym, że w prawdzie nie ma Izwestii, czyli wiadomości, a w Izwestiach nie ma prawdy. Pytanie drugie, dlaczego polskie gazety kosztują dwa razy drożej niż radzieckie? Odpowiedź, to oczywiste, przecież tłumaczenie też kosztuje. Przyjmę się jednak z opowiadaniem ówczesnych anegdot i dowcipów, bo za jeden z nich zapłaciłem wysoką cenę. Zostałem oskarżony o, cytuję, szeptaną antyradziecką i antysemicką propagandę i usunięty ze wszystkich organizacji. Było to na rok przed maturą, wiosną 1954 roku. Rok później nowy dyrektor szkoły, Stanisław Potoczek, wytypował mnie jako kandydata na egzamin wstępny na Wydział Dyplomatyczno-Konsularny Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie. W ten sposób zdecydował w istotnej mierze o kierunku moich zainteresowań zawodowych na całe życie. Tak czy inaczej, nawet gdyby postawa mojej klasy i dyrektora szkoły nie miała żadnego wpływu na podejmowane decyzje, były one dla mnie ważnym świadectwem solidarności i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Pożółkłe kopie listów wysłanych przez klasę w mojej obronie mają dla mnie po blisko 70 latach większe znaczenie niż różne honorowe dyplomy, ordery i wyróżnienia. Z całą pewnością etyczno-moralna postawa nauczycieli w naszym liceum, ich poważne i życzliwe podejście do uczniów, przywiązanie do takich kategorii jak prawda i uczciwość miały ważny wpływ na życie każdego z nas. Na zakończenie przywołam słowa, które zamieściłem w zbiorze esejów opublikowanych na stulecie odzyskanej niepodległości. To, czy i w jakiej mierze nowe pokolenia Polaków zdołają wykorzystać złożone w ich ręce przysłowiowe biblijne talenty, będzie zależeć od nadchodzącej generacji, która przejmie odpowiedzialność za Polskę. Szkoła i cały system edukacji obywatelskiej mają w tej mierze zadanie i rolę trudną do przecenienia. Dziękuję Państwu za uwagę. Przed nami muzyka, muzyka w wykonaniu Piątkowiczów, absolwentów naszego liceum. Na początek bardzo pilna uczennica klasy humanistycznej. Zapraszamy na scenę Małgorzatę Krzysicę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nie będę dużo gadać, bo słów padło tutaj już bardzo wiele. Co prawda Zbigniew Wodecki nie chodził do 5 LO, ale miał w nim bardzo wielu przyjaciół. I specjalnie w hołdzie Zbyszkowi została napisana piosenka dzisiaj specjalnie dla Państwa, absolutna premiera. Przychodzi sen, żeby uciszyć to, co rany jątrzy. Po każdej nocy przychodzi dzień, po burzy na dach wchodzi słońce. Wszystko początek ma i kres, choć trudno nam się z tym pogodzić. W życie wpisaną mamy śmierć, wszystko co przyszło musi odejść. Przestało padać w Krakowie, choć przeszły nad nim deszcze łez. Kiedy do nieba szedł człowiek, który od Bacha zaczynał dzień. Przestało padać w Krakowie, lecz pejzaż już w nim nie ten sam. Izolda nigdy się nie dowie.
Zbyszek oglądał dziś świat. Przestało padać w Krakowie i teatr znów uczy nas żyć, chociaż nie wróci już człowiek do miejsc, w których lubił być. Przestało padać w Krakowie, krajobraz już w nim nie ten sam, lecz Zbyszka nut ponadczasowy deszcz nie zmył. Świat nie będzie grał. Przy każdym życiu stoi śmierć i każda rana kiedyś się zabliźni. Największy blask ma własny cień, a każdy popiół ziemię żyźni. Wszystko początek ma i kres, choć trudno nam się z tym pogodzić, nie wiedzieć czemu tak już jest. Nie ma urlopów i nadgodzin. Przestało padać w Krakowie, choć przeszły nad nim deszcze łez, kiedy do nieba szedł człowiek, Bacha zaczynał dzień. Przestało padać w Krakowie, lecz pejzaż już w nim nie ten sam. Izolda nigdy się nie dowie, z kim Zbyszek ogląda dziś świat. Przestało padać w Krakowie i teatr znów uczy nas żyć, chociaż nie wróci już człowiek do miejsc, w których lubił być. Przestało padać w Krakowie, już w nim nie ten sam, lecz Zbyszka nut ponadczasowy deszcz nie zmył. Świat nie będzie grał. Tytułowa uczta to uczta dla oczu, dla duszy i dla ciała, a to wszystko w Galerii Zofia Weiss na wystawie absolwentów 5 LO na wystawie malarstwa. Serdecznie naszych gości, wszystkich Państwa, a okoliczność jest szczególna, dlatego że mamy już rocznicę 150-lecia naszej szkoły, czyli 5. Liceum imienia Augusta Witkowskiego. Cieszmy się tą chwilą. Wystartowałam jako pierwsza tutaj w galerii z tą wystawą, żebyśmy mieli możliwość poznać tych artystów, którzy opuścili progi naszej szkoły. Zainicjowała sprawę koleżanka Beata Zuba, która 4 lata temu przyszła i powiedziała, a może byśmy zrobili wystawę i zrobiliście ją. Później niesamowite zaangażowanie Zofii, która tu skromnie mówi, że nie chciała czekać, ale tak naprawdę jest odważna i chciała zacząć finisz tego roku jubileuszowego. Dziękuję bardzo, bo naprawdę wspaniałą pracę jeszcze tutaj wykonali. To jest zupełnie nadzwyczajne, że w tak małym pomieszczeniu mamy takie zatrzęsienie bardzo wybitnych dzieł i bardzo wybitnych postaci. Macie Państwo dużo szczęścia, bo takiej wystawy nie obejrzycie nawet w Pałacu Sztuki. Thank you.
artystów, których prace tutaj znalazły się na tej wystawie. Poprosimy Państwa do nas na środek. Jest to dobry moment na sesję zdjęciową. Także brawa teraz dla wszystkich bardzo. Jubileusz Piątego Zakładu to jest oczywiście przepiękna, fantastyczna uroczystość, ale warto też nadmienić, że cały nasz rocznik, rocznik 82, ma przecież w tym roku także swój jubileusz. Mamy 40. 82 roczniku, jesteś tam? No przecież! I tak sobie pomyślałem, że szukając takich powiązań między tymi piosenkami, które sobie piszę, a tą uroczystą galą, jakby to wszystko połączyć, te jubileusze. I znalazłem taką piosenkę, którą mam napisaną. I w niej jeszcze w dodatku, jak w soczewce, skupia się to, co jest najpiękniejsze w Piątym Zakładzie. Czyli będzie w tej piosence skomplikowane działanie matematyczne. Wiadomo, przedmioty ścisłe, piąte liceum. Będzie dbałość i szacunek do języka ojczystego, bo nawet muszę powiedzieć, że udało mi się prawidłowo w tej piosence zaakcentować, co jest niełatwym zadaniem, słowo matematyka. Także taka piosenka z dedykacją dla rocznika 82, dla Piątego Zakładu, pod tytułem Dwie dwudziestki. Sprawdzałem, poszperałem i zbadałem, co tam myślą sobie mądrzejsi niż ja. Czy na świecie się coś strasznie złego stanie? Czy świat skończy się, gdy masz 40 lat? Czy się zima z latem zmieni w kalendarzu? Jesień wiosną będzie, a noc zmiesza z dniem. Czy zabierać tyłek w troki mam od razu? Perspektywa może z powiek spędzać sen. Mówią, że mi jeszcze przyjdzie grać w zielone, że się nie ma o co stroszyć, niczym jesz. W ciągle młodej piersi krzyk na wszystkie strony, w górę serca zatem cholesterol też. A ja przyznam, że tak myślę sobie nieraz, że nie kręci mnie, co mogłoby się stać. Tu i teraz mnie zaś kręci jak cholera. Po swojemu chcę za rogi życie brać. Niechaj jeszcze matematyka mi świadkiem, żona ze mną razem wiek osiąga ten. A to przecież jakby dwie dwudziestolatki zaburzały swym libido nocą sen. Posprawdzałem, poszperałem i zbadałem, co tam myślą sobie mądrzejsi niż ja. I na świecie nic strasznego się nie stanie. Świat nie skończy się, gdy masz 40 lat. Wśród absolwentów naszej szkoły jest wielu wspaniałych artystów, między innymi architekci, których możemy oglądać dzisiaj w siedzibie SARP. Dzisiaj w galerii jest wystawa prac architektów związanych z Piątym Liceum Ogólnokształcących. Wystawa jest eklektyczna, ale ja skromnie uważam, że śliczna, dlatego że mieliśmy wspaniałych wystawców i genialnego grafika, kolegę Lubomira Nikołowa, który jest wcieleniem talentu, spokoju, opanowania i wielkiej łagodności.
Cieszę się też ogromnie z tego spotkania dzisiejszego, że no, choćby pani dziekan wielokrotnie przeze mnie pałowana na zajęciach z fizyki, ale ja... Ale nie, no, jednak to dobre moje serce, że przepuściłem i zrobiła karierę, no i dobrze. No ja nie byłem wybitnym uczniem tej szkoły, wręcz można powiedzieć przeciwnie, nie byłem bardzo zainteresowany bieżącą nauką, tylko raczej czymś innym. Moją pasją były komputery. No ja byłem tak tym pochłonięty, że właśnie efektem tego były te dwoje z fizyki. Pan dyrektor Mieczysław Stefanów zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i dzięki temu mogłem wraz z dwoma moimi kolegami zdawać pierwszą maturę z informatyki w Polsce. I to zorganizowało właśnie Piąte Liceum, za co jestem niezwykle tej szkole wdzięczny, właśnie za tą otwartość, docenianie tych uczniów, którzy swoje zainteresowania wykazywali niekoniecznie w tej bieżącej nauce. Dziękuję bardzo. Mieliśmy wspaniałą szkołę, genialne towarzystwo, wielkich przodków przed nami i dużo wolności, żeby rysować. No i skończyło się, jak się skończyło. I patrząc na Państwa, jestem szczęśliwa, bo uważam, że dobrze. Ja się cieszę w dwójnasób, bo spotkałem bardzo dużo ludzi, z którymi się w piątce uczyłem i którzy tutaj na tych planszach są. Bardzo krótko. To jest anielski głos. To jest anielski głos sopranowy. Zuzanna Chwang, absolwentka piątki, studentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Zuzanno. Zuzanna zaśpiewa nam arię Kleopatry z opery Juliusz Cezar Georga Friedricha Händla. Ah!
Zuzanna Chwang. Dziękujemy bardzo. Brawo, Zuzanno. Pięknie. Otwarte okna, otwarte drzwi, a to wszystko opowiedziane przez pryzmat migawki aparatu, wystawa absolwentów na Małym Rynku. Miejsce cudowne, miejsca jest może ciut za mało, ale i tak się udało zebrać prawie 70 prac. 10 autorów z różnych pokoleń, są to 3 pokolenia. Najstarsza matura 1961. No i to są jak gdyby zdjęcia stanowiące fragment jakiejś twórczości. Dlaczego otwarte okna? No, ja to osobiście bardzo mi się podoba ten tytuł, który zresztą został wymyślony przez pana Stanisława Kwiecińskiego z zawodu dyrektora. I ja powiem tak, mnie się właśnie piątka kojarzyła z otwartymi oknami, bo najczęściej trafiałem tam dopiero na wiosnę, żeby odrabiać te zaległości sportowe. I zawsze jak przychodziłem już do piątki, to ta nasza klasa była od strony tej południa oświecona światłem i to okno było otwarte i była taka fajna atmosfera i udawało mi się z klasy do klasy w zasadzie w trybie takim normalnym przechodzić. Chwilę wystąpi doskonale Państwu już znany chór Piątego Liceum Ogólnokształcącego. Zapraszam Państwa, chodźcie, chodźcie. Cinque torri, vinci torre, sulla rena, belli stempe.
ostatnia wśród organizowanych w ramach jubileuszu 150-lecia 5 LO wystawa absolwentów pod tytułem Pomiędzy, odbywająca się w Mandze, i twórcy współcześni, performance, malarstwo, w dialogu pomiędzy tym, co było kiedyś, a tym, co jest dzisiaj. Proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gratuluję jubileuszu i chcę się ucieszyć z tej wystawy. Wystawy, co do której mieliśmy pewność, że biorą w niej udział znakomici artyści, którzy jak przystało na absolwentów 5 liceum wiele osiągnęli. Ja muszę się przyznać do strasznej rzeczy. Ja nie kończyłam 5 liceum. Proszę się nie czuć jakoś wyobcowaną, że pani nie jest absolwentką. My wszyscy jesteśmy tutaj absolwentami i przyjaciółmi 5 liceum. Cieszę się, że dotarliście Państwo do nas tak licznie w piątkowy wieczór. Naprawdę świetne prace. W ogrodzie płótno Beaty Zuby, kapliczki Ewy Kulki i wreszcie rzeźby granitu Ewy Wesołowskiej, które tworzą oś tej wystawy, część tu wewnątrz, na sali część. W ogrodzie zachęcamy, żeby się swobodnie przemieszczać i oglądać te prace. To naprawdę niezwykły zbiór prac artystów z bardzo różnych roczników, w bardzo różnych mediach, bo i wideo, i obiekty rzeźbiarskie. Wychowania fizycznego ze względu na wstręt do gier zespołowych. Jest bowiem, był i jest indywidualistą. Z akompaniamentem skrzypcowym Michała Chytrzyńskiego zaśpiewa dla Państwa, jak on się nazywa? Jacek Wójcicki. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęsknię już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. Nogi, dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, tak jak akurat mam, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysokim, raz niskim znów. Ja mógłbym w cyrku występować, orze w portfel chować, ach, co za raj. Ja mógłbym tańczyć do błędu, 3 miesiące z rzędu, bo wciąż bym tańczyć mógł na innej parze nóg, bo gdybym ja miał 4 nogi, to mógłbym mężom przyprawiać rogi. Mnie mąż by nie mógł złapać wcale, bo miałbym stare dwie pary nóg. Dziś na cześć piątki wszyscy razem. Kip, 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 kip. Z całego serca, z ogniem, z gazem. Kip, 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 kip. Nie wierzcie temu, że są krótkie młode dnie. Tak długo trwają, jak kto chce. Gdy ci się świat podoba, góry, lasy, wody. To jesteś młody, to jesteś młody. I wtedy z wilki
to takie liceum, które rzeczywiście promowało kreację. To był okres głośnego wtedy, w tamtych czasach, teatru pana dyrektora Stanisława Potoczka. Jedyny taki młodzieżowy teatr, który brał się za wielkie sztuki. Ja byłem członkiem tego teatru i tam mi przypadł w udziale takie zadanie. Po raz pierwszy wtedy w życiu zrobiłem kukiełkę. I to była kukiełka rosyjskiego soldata. Bo wtedy przygotowywaliśmy tak trochę półlegalnie taką inscenizację na temat cudu nad Wisłą. No i tam potrzebna była oczywiście tego typu kukiełka. No i w związku z tym rzeczywiście ta jakby taka wena twórcza cały czas, nie tylko także wśród kolegów, którzy podejmowali niesamowite kreacje, bo tam myśmy wtedy w tym teatrze Kordiana grali, Słowackiego, dramaty. Założyłem alternatywny teatr wobec wtedy panującego Teatru Międzyszkolnego, Teatru Potoczka, i wystawiliśmy w naszej auli na koniec matury Dziady. Także Dziady mają także tradycję w piątym liceum i to zupełnie dobrą, ponieważ Dziady to byli profesorowie. Gdzie jest pan dyrektor Stanisław Pietras? A tutaj pan się schował, tak? Skoro pan dzisiaj wspomniał o spełnianiu marzeń, to teraz zapraszamy na scenę, żeby zmaterializować swoje marzenie. Śmiało, śmiało, panie dyrektorze. Jak ten człowiek buduje na wiele siebie. No Stasiu, Stasiu, dejże spokój, dosyć już tej kociej muzyki. I basta. Brawo! Brawo, brawo, brawo!
W wirtuozowskim wykonaniu dla Skotka dyrektor Stanisław Pietras i chór 5. Liceum Ogólnokształcącego. I teraz zapraszamy wszystkich artystów. Szanowni Państwo, wszyscy na scenę, wszyscy. Prosimy jeszcze raz. Teraz wiecie, po co w piątce był potrzebny fortepian. Za grube miliony. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, którzy wystąpili na dzisiejszej gali. Bez nich nie byłoby tak pięknie i tak uroczyście. Chcielibyśmy jeszcze bardzo serdecznie podziękować Wam wszystkim, gościom na dzisiejszej uroczystości. To dzięki Państwa udziałowi w jubileuszu całe przedsięwzięcie ma sens. Patrząc po sali, wyraźnie widać, co nas wszystkich piątkowiczów łączy, niezależnie od rocznika. Brawa dla Państwa, dla wszystkich Państwa. Brawo! Brawo, brawo! Na koniec zapraszamy serdecznie na kolejne jubileuszy. Marek. Rozpędziłem się. Rozpędziłeś się. Przepraszam. Ludzie mieli poklaskać i ja miałem mówić. Znowu musimy się zgrać. Przepraszam. Poprawię się. Wytłumaczę się. Kolega prezes mi pokreślił to, co miałem w scenariuszu. Tak, i moja wina, moja. Wszystkich Państwa, którzy zapisali się na bal jubileuszowy, zapraszamy dzisiaj o godzinie 19 do hotelu Metropolo w Borku Fałęckim. Na koniec serdecznie zapraszamy Państwa na kolejne jubileusze Piątego Zakładu, bo na pewno takie się odbędą. Liczymy, że na 200-lecie Piątki kolejne roczniki absolwentów zaproszą i nas, i nie zapomną. Dziękujemy wszystkich Państwu za udział w jubileuszu. Życzymy udanych obchodów, okazji do wzruszeń, wspomnień i dobrej zabawy. Bawmy się dobrze. Piotr, jeszcze czekaj, Marek Kordylewski. Dziękujemy panu prezesom. Tyle, dziękujemy. Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów. Do widzenia wam, canto cantare. Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Chcieliśmy oficjalnie rozpocząć ten bal i zaprosić wszystkich do dobrej zabawy. Nie będziemy długo gadali, bo żeśmy się już dzisiaj nagadali. Parę słów dyrektor. Pamiętajcie, że jesteśmy chyba jedyną szkołą w Krakowie, która się tak integruje poprzez działalność Stowarzyszenia Absolwentów, którego pan Piotr Czecha jest prezesem. Tutaj stoi człowiek, który to wszystko zorganizował, tak a propos, i jemu się należą duże bale. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawili i no i właśnie tyle. Cały ten jubileusz jest możliwy tak naprawdę dzięki grupie ludzi, których nie widać. Ja nie będę teraz wymieniał tej listy nazwisk, bo ta lista będzie opublikowana w księdze jubileuszowej. Natomiast chciałem szczególnie podziękować dzisiaj jednej osobie, która nie jest absolwentką Piątego Liceum, ale jest bardzo ważną osobą, na której barkach spoczywa wiele obowiązków związanych ze szkołą. A nasz jubileusz w
był możliwy dzięki jej ciężkiej pracy. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować w imieniu Komitetu Organizacyjnego pani wicedyrektor Agacie Brezdyn. Dziękuję bardzo panowie, ja dziękuję bardzo, ale to nie tylko ja tutaj pracowałam ciężko, pracowaliśmy wszyscy razem. Jest nas jeszcze wiele osób i tak jak tu Marek powiedział, wiele tych osób będzie w księdze wymienionych. W SAIP-ie pracowaliśmy bardzo, bardzo ciężko, w szkole również. Teraz życzę państwu wesołej, miłej zabawy i wszystkiego dobrego. Bawmy się.